rozdzielonych Japończykiem. Wiktor Polaszek. Wielka nadzieja Czechów. Mówiliśmy już wczoraj. Młody zawodnik, bardzo perspektywiczny. Także dobre warunki. Ponad 1,5 metra na sekundę wiatr wiejący. Tak. Jego rekord został pobity. Miał do tej dużo. Pory, tak, miał do tej pory 200 metrów. A teraz 222. 22 metry dalej niż dotychczasowy rekord życiowy Wiktora Polaszka. I to nieważne dla niego, że będzie miał odjętych 21,9 punktu, że ponad 1,5 metra na sekundę miał wiatr pod narty. Noty od wszystkich, no prawie od wszystkich, od 4 sędziów po 18 punktów, jeden sędzia 18,5, Richard Schallert, austriacki szkoleniowiec czeskich skoczków, zadowolony. Wiktor Polaszek.